pierwszy wernisaż w Kętrzynie, choć jego prace znane są dla wielu w całym kraju. To jest Kętrzyna, tutaj się urodziłem, tutaj mam wielu przyjaciół, znajomych, dużo miejsc, które, że tak powiem, sentymentalnie zawsze odwiedzam, dlatego też postanowiłem, że będę oddawał hołd, cześć akurat tym miejscom. Na ścianach galerii fotograficznej w kętrzyńskim Starym Ogólniaku zawisły portrety wykonane przez Andrzeja Frankowskiego. Portrety okraszone pięknem mazurskich krajobrazów. Nie wiem, gdzie on znajduje te ciekawe miejsca. Oglądałam także jego zdjęcia w internecie i na niektórych naprawdę fantastyczne miejsca można znaleźć i żeby zrobić takie zdjęcia, powiedzmy jak akty, w takich miejscach, żeby nie były publiczne. W szkole jako miejscu publicznym aktów nie było, ale i tak wrażeń było sporo. Wrażenie, no jestem pod wrażeniem, mogę powiedzieć, tych fotografii tutaj. Pokazują piękno naszej ziemi, okolic w ogóle naszego Kętrzyna. Tak, takie miłe zaskoczenie trochę, bo on tam często robi te zdjęcia i tam retuszuje i te wszystkie obróbki takie. No, ja przypuszczałam, że on tam to jeszcze w internecie siedzi długo. No, ale tak widzę, że lubi to i na dzisiejsze czasy, no to właściwie to, jak się ma jakąś pasję, zajęcie, to jest majątek. Skąd pomysł na wystawę? Ostatnio, tak jak obserwuję młodzież, dość modna jest właśnie fotografia taka, można powiedzieć, portretowa. Ludzie robią sobie zdjęcia, jest teraz program, tak, Top Model, którym oni się fascynują. I w tym kierunku młodzież tam dąży na fotografii, to są ich pierwsze kroki. I jeżeli tutaj złapią podstawy, to później już można ich będzie jakoś ukierunkować na inne tematy. I być może kiedyś, tak samo jak Andrzej, również wystawiał pracę w swojej byłej szkole. Więcej o Andrzeju Frankowskim usłyszycie Państwo w rozmowie tygodnia za tydzień. A już za chwilę rozmowa z Jarosławem Olejnikiem. Anna Nestorowicz, witam Państwa serdecznie. Rozmawiamy z Jarosławem Olejnikiem, organizatorem wernisażu Andrzeja Frankowskiego. Witam Cię serdecznie, Jarku. Dzień dobry. Rozmawiając dzisiaj, tam usłyszeliśmy na dole, że ciężko było namówić Andrzeja, aby wystawił w Kętrzynie, tutaj w szkole, swoje prace. Jak zatem udało Ci się to zrobić? Znaczy Andrzej ogólnie, to nie tylko w Kętrzynie. Ogólnie jest skrytym człowiekiem, który się nie lubi chwalić. Może mu teraz zrobię taką małą reklamę, ale ostatnio znowu wygrał konkurs Fotoerotikę. Także gratuluję mu serdecznie. A jak mi się udało, przekonała go młodzież. On zawsze też od małego, tak jak mówiliśmy wcześniej, robiliśmy razem gdzieś tam zdjęcia, jeździliśmy rowerami, samochodami, gdzie się tylko dało. I on kocha fotografię. I to był właśnie, chyba to było to. Zaproponowałem mu, że zrobimy wystawę, z jakiś czas może spotkania z młodzieżą, żeby ich przekonać, pokazać. No bo jak to w Kętrzynie i w okolicach młodzież jest taka, że no my jesteśmy z Kętrzyna, ktoś nas tam gdzieś nie pozna, w świecie sobie nie dajemy rady. A to jest właśnie przykład. To jest człowiek właśnie z Kętrzyna, mieszka w Kętrzynie, uczył się w Kętrzynie fotografii i jednak osiągnął duży sukces, prawda? I skąd właśnie pomysł, żeby akurat tego autora, tego fotografa pokazać pracę, zrobić wernisaż? Ostatnio, tak jak obserwuję młodzież, dość modna jest właśnie fotografia taka, można powiedzieć, portretowa. Ludzie robią sobie zdjęcia. Jest teraz program, tak, Top Model, którym oni się fascynują. I w tym kierunku młodzież tam dąży na fotografii. To są ich pierwsze kroki. I jeżeli tutaj złapią podstawy, to później już można ich będzie jakoś ukierunkować na inne tematy, ale zawsze zaczynają od tego, czyli mają kolegę, koleżankę, robią sobie zdjęcia nawzajem i od tego zaczynają. Te zdjęcia, które zobaczyliśmy tutaj na tym wernisażu, to jest bardzo mały wycinek fotografii i prac Andrzeja Frankowskiego. Wiemy, że specjalizuje się w aktach, może nie specjalizuje, ale robi akty. Czy te fotografie były specjalnie wyselekcjonowane, aby młodzież je mogła oglądać? Tak, no jest to szkoła, jakby nie było, i baliśmy się troszeczkę, że zostanie to źle odebrane, no bo Andrzej robi czasami dość odważne akty. Ale tak, jest właśnie osobą, która robi właśnie w większości akty portret. Mieliśmy naprawdę bardzo duży problem, żeby wybrać tych 20 portretów i to też właśnie Andrzej wybierał, przebierał i tak dalej. W końcu się udało, ale no mówię, no szkoła niestety. Już niedługo kolejna wystawa, kolejny wernisaż. Kto tym razem będzie autorem prac i co zobaczymy takiego? Znowu kętrzynianin, Mirosław Fryca. Człowiek lasu, można powiedzieć. Każdą wolną chwilę, dopóki mógł, spędzał w lesie z aparatem i będzie to właśnie
fotografia o ptakach. Ptakach, które możemy spotkać u nas tutaj w naszych rejonach. Jesteś osobą, która w tej szkole wdraża tą fotografię, próbuje zarazić nią młodzież. Jesteśmy w tej chwili w pracowni fotograficznej, którą tak naprawdę to ty włożyłeś tutaj najwięcej pracy. Stworzyłeś ją. Czy już po tym czasie, od otwarcia tej pracowni, możesz stwierdzić, że ta młodzież faktycznie przychodzi tutaj, robi zdjęcia? Czy zauważyłeś jakąś tendencję wzrastającą w tej kwestii? Tak, chociaż studio tak naprawdę funkcjonuje od miesiąca, to już kilka sesji tutaj się odbyło. Właśnie młodzież umawiała się, robiła zdjęcia, próbowała na początek, ale już coraz więcej sygnałów do mnie dochodzi od młodzieży z innych szkół, którzy się pytają, dopytują, czy jest możliwość. Także mówię, jest możliwość, proszę mnie znaleźć w szkole zawsze, możemy się dogadać. Studio jest otwarte dla każdego, kto chce robić zdjęcia. Czyli kto jest chętny, to może tutaj przyjść, ciebie znaleźć. Gdzie ciebie szukać w takim razie dokładnie może? Do południa jestem zawsze w szkole, po południu przeważnie też w szkole, także myślę, że najlepszy kontakt będzie tutaj. Przez znajomych, przez ludzi, którzy tu się uczą, na pewno nie będzie problemu. Jakiś mail może? Oj, skomplikowany zawsze jest ten problem, ale tak, foto, podłoga, jolejnik, pisane razem, @op.pl. To za chwilę go podamy, może akurat znajdą się w Kętrzynie coś fotograficy, którzy będą chcieli skorzystać z twoich rad. Serdecznie zapraszam. Czy z moich, czy z Andrzeja. Andrzej, póki jest na miejscu, również może udzielać jakichkolwiek rad i wskazówek. No i tak jak mówiłem, już niedługo planujemy zrobić właśnie dla młodzieży kętrzyńskiej jakieś spotkania, może warsztaty, na które też już serdecznie zapraszam. Dziękuję zatem serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. A Państwu dziękuję za uwagę. Ósmy sezon rozgrywek.